Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku projektu Słowo. Dzisiejsza Ewangelia jest o świętym Janu Chrzcicielu. Był on bardzo dobrym człowiekiem, ale też nie chciał być w tym bardzo obłudny i żeby wszyscy go tak mocno chwalili, tylko też mówił o tym, że on nie jest Mesjaszem, tylko chciał tak po części przygotować na to, że Jezus będzie potem tym czymś większym, co jeszcze bardziej pomoże w nawracaniu się i Jezus będzie jeszcze bardziej uzdrawiał. Najbardziej z tej Ewangelii poruszyły mnie słowa, a natychmiast otworzył się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił błogosławieństwa Pana. Po urodzeniu Jan Chrzciciel od razu po prostu zaczął pięknie mówić o błogosławieństwie Pana i to jest takim znakiem, że może my nie mamy teraz najlepszego kontaktu z Bogiem, ale On i tak będzie cały czas nadawał nam tą pewność siebie, że dla Niego nie ma barier, że musimy dopiero na przykład po jakimś czasie się otworzyć, tylko może być tak, że już będzie pierwsze z nim spotkanie i od razu dostaniemy taki wielki dopływ Ducha Świętego i będziemy w pełni otwarci, będziemy mogli się w pełni skupić na modlitwie, bo też nie zawsze jest tak, że będziemy się w pełni skupiać, bo może na początku będziemy mieli jakieś bariery, ale też to nie jest reguła, że dopiero po jakimś czasie się otwieramy, bo Jezus nas jak najbardziej zachęca do tego, abyśmy od razu się otwierali i byli z Nim jak najbliżej. Teraz będzie się zbliżało lato, wakacje, więc często w tym etapie oddalamy się od Boga i zajmujemy się bardziej takim odpoczynkiem w spotkaniach ze znajomymi i nie mamy wtedy najwięcej czasu na spotkanie się z naszym takim najlepszym przyjacielem, bo my w wakacje tak jakbyśmy stali się takimi przyjaciółmi dla Boga, którzy Go zostawiają, więc bardzo Was zachęcam do tego i przypominam, abyście jak najwięcej mogli spędzić czasu wtedy z Bogiem, nawet żebyście sobie ustawili budzik, aby być po prostu cały czas w tej obecności z Bogiem, żeby te wakacje były dla Was najlepsze, bo będą wtedy tylko takie, kiedy będą z Bogiem i w obecności z Jezusem i właśnie spotkania z przyjacielem będą najlepsze wtedy, kiedy tym przyjacielem będzie Jezus. Dlatego bardzo Was już naprawdę do tego zachęcam, abyście w takim momencie również znaleźli czas dla Niego i pa, pa.